Wyobraźcie sobie, że lecicie na kontrze, przed wami stoi kilka obrońców, ale jest kilka ostatnich sekund akcji i nie możecie mijać pod kosz. Co wtedy robicie? Ej, siemano, z tej strony Tylko Basket i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, odcinku poradników koszykarskich. Dzisiaj na warsztat bierzemy jump shot. Oczywiście, jeżeli taki film wam się spodoba, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i jakiś miły komentarz. Dzięki! Wielu z was na pewno już słyszało nazwę jump shot. Jeśli nie wiecie, co to jest, no to tłumacząc angielskiego, jest to po prostu skok i rzut. Najprościej tak to wytłumaczyć. Jump shot w głównej mierze polega na tym, że wyskakujemy do rzutu i staramy się oddać rzut w momencie, kiedy jesteśmy w najwyższym punkcie skoku, tak aby zyskać jak najwięcej przestrzeni nad na przykład rękami obrońcy. Jest to naprawdę trudny rzut, ponieważ bardzo ciężko ogarnąć timing zebrania się do rzutu, wyskoku, przycelowania, oddania rzutu w powietrzu, gdzie mamy mniej możliwości, mniej siły. No generalnie nie jest to prosta sprawa, ale gdy już ją opanujemy, no to gwarantuję wam, że jest to zabójcza broń, żeby zdobywać punkty. Z tego miejsca wypadałoby także pozdrowić mojego ulubionego koszykarza, który przez właśnie jump shota, przez pewien okres był bardzo często nazywany West Brickiem, ponieważ większość jego rzutów to były cegły. Także jak sami widzicie, nawet w najlepszej lidze świata koszykarze nie potrafią rzucać jump shotem, więc naprawdę nie martwcie się, jeżeli wam nie będzie wychodzić. Ale po to, żeby wam wychodziło, jest właśnie ten film. I teraz powiem wam o dwóch fajnych ćwiczeniach, które pomogą wam opanować jump shota. Dobra, tak jak przed każdym rzutem w koszykówce, ważne jest to, aby w jump shocie przymierzyć do kosza. Dlatego teraz pokażę wam fajne ćwiczenie, które możecie wykonać de facto nawet nie po to, żeby rzucać jump shota, tylko po prostu, żeby polepszyć sobie celność, celowanie do kosza. Ćwiczenie polega na tym, że ustawiamy się na przykład na 45 stopniach na trójce, stajemy tyłem i obracamy się na jednej nodze i staramy się po obrocie jak najszybciej popatrzeć na kosz, przymierzyć i rzucić. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. To ćwiczenie jest bardzo fajne, bo symuluje nam warunki meczowe, gdzie, no wiecie, zazwyczaj jak to wygląda, lecimy na koźle, często jesteśmy w ferworze walki, często patrzymy za podaniem, mamy dosłownie kilka sekund albo setnych sekundy, żeby popatrzeć na kosz, oddać celny rzut. Dlatego to jest fajne właśnie, że jesteśmy plecami do kosza, obracamy się, mamy tutaj pewnego rodzaju jakiś ruch, musimy złapać balans ciała, w tym samym czasie popatrzeć do kosza i jak najszybciej oddać rzut. Dlatego to było pierwsze ćwiczenie, a teraz przejdźmy do kolejnego. A kolejnym ćwiczeniem jest ćwiczenie, które ja nazywam ćwiczeniem golfowym, ponieważ trochę jak w golfie będziemy wykonywać próbne ruchy przed uderzeniem piłeczki. W naszym przypadku uderzenie piłeczki to rzut do kosza. To ćwiczenie ma za zadanie poprawić wam, jak to się tłumaczy na polski? Po angielsku jest motion. Poprawić wam motorykę i płynność oddawania rzutu, można tak powiedzieć. Polega ono na tym, że stajemy sobie tak, jakbyśmy chcieli rzucić do kosza i wykonujemy ten ruch, jakbyśmy chcieli rzucić do kosza, ale w ostatniej chwili się zatrzymujemy i z powrotem lecimy na ugięte nogi. Znowu wykonujemy szybki, dynamiczny, stabilny ruch, który de facto powinien być rzutem do kosza, ale w ostatniej chwili się znowu zatrzymujemy, no i za trzecim razem już rzucamy do kosza. Tak to wygląda. Z
Słuchajcie, ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że te dwa ćwiczenia, które teraz pokazałem, no są bardzo proste i są praktycznie podstawami. Ale jeżeli jesteście bardziej zaawansowani i trochę nudzą Was takie rzeczy, no to musicie pamiętać, że oczywiście mnie też oglądają osoby, które dopiero koszykówką się zajawiły i które nie mają tych podstaw, dlatego zawsze w tych odcinkach będę przemycał też coś dla najbardziej początkujących. Ale przejdźmy teraz do jump shota, ponieważ jump shot, jak już wcześniej powiedziałem, jest dosyć trudnym rzutem. Myślę, że można byłoby podzielić go na takie trzy fazy. Faza pierwsza, czyli faza, w której kozujemy i w fazie pierwszej wlepiamy się naszymi oczami w nasz cel. Słuchajcie, to jest tak jak we wszystkim innym. W golfie strzelacie piłeczką do dziurki, patrzycie w dziurkę. Jak rzucacie rzutkami, patrzycie w tablicę. Jak rzucacie w kręglach, no to patrzycie na kręgle. Jak odbijacie paletką tenisa, no to patrzycie na piłeczkę od tenisa. Dlatego zawsze przed rzutem starajcie się jak najwcześniej tak w zasadzie patrzeć już na kosz, ponieważ im wcześniej będziecie na niego patrzeć, tym lepiej będzie Wam oszacować, jak mocno się wybić, jak silno oddać rzut, w jakiej odległości jesteście od kosza, no to jest raczej logiczne. Gwarantuję Wam, że jeżeli będziecie robić tak, a nie tak, że w ostatniej chwili gdzieś tam szukacie kosza i na aferę rzucacie, gwarantuję Wam, że znacznie częściej będziecie trafiać i przede wszystkim nie będziecie rzucać airboli. Także faza pierwsza to jest znalezienie celu. Faza druga to tak naprawdę złożenie się do rzutu. Lecę sobie na akcji, oczywiście na niskich kolanach. Środek ciężkości mam nisko. Kiedy podbiegam do miejsca, z którego chcę rzucić, wykonuję zatrzymanie. Przeciwstawna noga do ręki kozłującej ma być pierwsza, czyli to jest takie zatrzymanie na dwa tempa, czyli puf-puf. I zobaczcie, co ja robię. Ja uginam jeszcze nogi, zdobywam trochę tej sprężystości i powolutku całym ciałem wyprostowuję się po to, aby oczywiście na samym końcu wyskoczyć, ale do skoku przejdziemy za chwilę. Jeszcze raz, lecę sobie, niski kozioł, jestem ugięty i puf. Tutaj wykonuję ten ruch. Ten ruch ma być jak najbardziej płynny, jak najbardziej sprężysty, dynamisty i przede wszystkim macie być stabilni. Nie możecie być jacyś wiotcy, nie możecie krzywo stanąć, bo jeżeli krzywo staniecie, no to po pierwsze skoczycie w bok, po drugie ktoś was tylko delikatnie popchnie, a wy od razu zgubicie kontrolę nad piłką. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale jakoś zrobiłem. Także pamiętajcie, ten ruch ma być przede wszystkim płynny, macie jednostajnym ruchem wypychać cały organizm do góry, aż właśnie przejdziemy do fazy trzeciej, czyli skoku i rzutu. Słuchajcie, kiedy wykonamy ten ruch oczywiście i wyskoczymy, no to są tak w zasadzie dwie opcje. Możecie oddać rzut w momencie, kiedy jeszcze lecicie do góry, wtedy będzie Wam na pewno łatwiej załapać siłę, z jaką musicie rzucić, no bo ten rzut będzie oczywiście jeszcze kierowany przez Wasze całe ciało. Ale jak na pewno możecie zauważyć, w NBA koszykarze często robią tak, że oni rzucają w momencie albo w tym najwyższym punkcie, gdzie tak w zasadzie na ułamek sekundy się zawisa w powietrzu, albo w momencie nawet już kiedy spadają. To w ogóle jest jakiś kosmos, w momencie kiedy wasz cały organizm leci w dół, a wy musicie oddać rzut nie tylko do przodu, to jeszcze bardzo do góry, no to jest naprawdę ciężka sztuka. Dlatego ja bym wam na początku polecał oddawać rzut w tej pierwszej fazie lotu, kiedy jeszcze lecimy do góry. Teraz postaram wam się szybko pokazać, o co dokładnie mi chodzi. Pokażę wam trzy sposoby rzucania tego jump shota, czyli w momencie, kiedy jeszcze lecimy do góry, kiedy zawisamy w powietrzu i kiedy już opadamy. No powiem wam szczerze, że ta ostatnia opcja rzutu jest naprawdę przerąbana i w ogóle jump shot generalnie działa w ten sposób, że w waszym mózgu dzieje się taki proces, kiedy lecicie i rzucacie wtedy, kiedy jeszcze lecicie do góry, no to okej, praktycznie tak jakbyście normalnie rzucali do kosza. W momencie, kiedy rzucacie w tym momencie, kiedy zawisacie w powietrzu, no to już trochę wam tej siły brakuje, która wydobywała się z tego wyskoku, więc musicie trochę mocniej rzucić, niż jakbyście normalnie rzucali w tej odległości, w której jesteście od kosza. A w momencie, kiedy spadacie w dół, to w ogóle w waszym mózgu musi się pojawić to, że wy chcecie ten kosz przerzucić, bo kiedy spadacie, no tej siły wam brakuje, więc musicie dużo, dużo więcej jej użyć niż właśnie w sytuacji, kiedy normalnie byście sobie rzucali z tej odległości. Więc no jest to bardzo dziwne,
bo naprawdę wydaje wam się w głowie, że przerzucicie kosz, a ta piłka nawet nie dolatuje, więc naprawdę jest to ciężka sztuka. Jeżeli ktoś z was potrafi takiego jump shota, no to oczywiście szacunek dla was. No i co? Podsumuję wam szybko najważniejsze punkty, które powinniście sobie właśnie zapamiętać po tym filmie. Czyli tak, przede wszystkim zawsze przed rzutem do kosza musicie się patrzeć na swój cel. Najlepiej jak najwcześniej, ponieważ im dłużej będziecie patrzeć na ten kosz, tym pewniejsi będziecie, w jakiej jesteście od niego odległości, jak silno musicie rzucić, ile macie czasu, gdzie musicie się przemieścić, żeby oddać rzut z czystej pozycji. Po drugie, pamiętajcie, że każda czynność w koszykówce musi być płynna, motoryczna, dynamiczna, bo nawet jeżeli troszeczkę się zawahacie, no to to zawahanie wybije was z rytmu i utracicie już ten pęd, dynamikę, ten ruch. Dlatego pamiętajcie, zawsze musi być wszystko dynamicznie, stabilnie, motorycznie i oczywiście w jednym ruchu. Kolejna rzecz jest taka, żeby się nie załamywać i próbować. Pamiętajcie, że tak jak powiedziałem, to jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy, więc ja w ogóle gdybym był początkującym, nie robiłbym tego, po prostu wymasterowałbym na początku zwykły rzut do kosza, trochę z mniejszym skokiem, z osobistego, bez skakania, żeby wyćwiczyć na początku sam ruch rąk, ale jeżeli to już dla was za mało, no to śmiało możecie próbować jump shota. Mam nadzieję, że wam go przedstawiłem możliwie jak najlepszy sposób. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie jestem zawodnikiem NBA, że nie potrafię wszystkiego najlepiej na świecie, ale to, co potrafiłem wam w tym odcinku przekazałem, mam nadzieję, że dla kogoś było to pomocne. Także, jeśli wam się to spodobało, jeśli było to pomocne, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapeczkę, subskrypcję i widzimy się w następnym filmie. Siema!